Sakrament bierzmowania w katedrze lwowskiej. 14 maja biskup Edward Kawa udzielił sakramentu bierzmowania 8 kandydatom. Bierzmowanie należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, które są fundamentami całego życia chrześcijańskiego. Wierni odrodzeni przez chrzest zostają umocnieni przez sakrament bierzmowania, a w Eucharystii otrzymują pokarm życia wiecznego. W ten sposób przez sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego w coraz większym stopniu osiągają skarby życia Bożego i postępują w kierunku doskonałej miłości. Mówi o sakramencie konfirmacji i katechizm Kościoła katolickiego. Czcigodny Ojcze, Kościół Święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonym tu wiernym parafii katedralnej we Lwowie. Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia? Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu Słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty. Droga młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jaki głosek oczekujecie od Boga w tym sakramencie. I dzisiaj tak naprawdę to jest ich wielka uroczystość, bo patrząc na was, widzą owoc swego życia. Nie tylko, że przekazali wam życie, że współuczestniczyli w twórczym dziele Boga, ale przekazali wam najważniejszy dar, który sami otrzymali, dar wiary. I to jest, myślę, że wielkie wydarzenie, kiedy możemy sobie uświadomić, że jesteśmy dziećmi Boga, czyli tymi, którzy mają niesamowite przywileje, z których niestety może nieświadomie, nie zawsze korzystamy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Czy wierzysz w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Nie. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Nie. Stanisławie, przyjmij znamię daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Karolino, przyjmij znamię daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Dziękujemy biskupowi Edwardowi za udzielenie sakramentu naszym młodym parafianom. Dziękujemy też księdzu Krzysztofowi Szebli za przygotowanie kandydatów do przyjmowania sakramentu konfirmacji, a naszej młodzieży gratulujemy postępu na drodze duchowego wzrastania i rozwoju. Ojciec i Syn, i Duch Święty.